Dzięki Bożej łasce możemy otworzyć dzisiaj drugi list Pawła do Tymoteusza. Sięgamy do rozdziału 4 i przeczytamy kilka kolejnych wersetów. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Drodzy bracia i siostry, fragment, który czytaliśmy, jest dobrze znany wszystkim czytelnikom Biblii. W przeróżny sposób jest interpretowany, czasami używany przez niektórych jak bicz na innych, czasami w takiej cichości i mądrości. Poprzez ten fragment mądrzy ludzie zwracają uwagę, że w każdym miejscu i w każdym kościele możemy spotkać tego typu problem. Tymoteusz, młody człowiek, który został pastorem kościoła w Efezie. Z treści drugiego listu wynika, że ta jego służba w jakimś momencie się załamała. Efezjanie w ten czy w inny sposób byli przeciwni swojemu pastorowi, zwrócili się przeciwko niemu. Wiemy na pewno, że jednym z argumentów, które podnosili, był jego młody wiek. Ale wiemy, że kiedy ktoś jest młody wiekiem, brakuje mu też doświadczenia. I pewnie taki również argument był podnoszony. Co ciekawe, kiedy czytaliśmy fragment z 4 rozdziału, to w ogóle apostoł Paweł nie wspominał o takich normach jak zbyt młody wiek, czy też brak doświadczenia. Apostoł mówi tak: zaklinam cię. Zaklinam cię. Ten zwrot jest bardzo istotny. Dlatego, że ten zwrot, jeśli by go odczytać dosłownie, oznacza: wzywam cię, przekonuję cię, zwracam twoją uwagę. Na co? Na to, że kiedy kieruję te słowa w twoją stronę, to stoję przed Bogiem, stoję przed Chrystusem. I to On będzie sądził żywych i umarłych. Czyli Tymoteusz otrzymuje słowo sprzed samego tronu Bożego. I to słowo brzmi tak: masz głosić słowo. Masz głosić słowo. Logos. Czyli masz głosić słowo Chrystusowe. Masz być w pogotowiu w każdy czas. Nie ma dla ciebie przerwy w służbie. Nie ma odejścia od służby. Masz być gotowy w cały czas.
Dalej, ten czas może być różny. Z Twojego punktu widzenia może być dogodny lub nie. Ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ Ty masz karcić, gromić, napominać wszelką cierpliwością i pouczaniem. Zgodzimy się, że tego typu służba nie jest możliwa w ciele. Człowiek, który sam siebie powoła do takiej służby, nie wytrzyma napięcia. Nie wytrzyma niechęci, złości i nienawiści ludzi, którzy są odbiorcami Jego słowa. Wcześniej czy później porzuci tę służbę. Jeśli nawet uczynił to Tymoteusz, człowiek niewątpliwie namaszczony przez Boga, o czym Paweł przecież napisał, to na pewno uczyni to człowiek, który nie ma takiego namaszczenia. Dlatego, że stanąć wobec ludzi, którzy wrogo przyjmują Twoje słowo i karcić ich, gromić, napominać wszelką cierpliwością, pouczać ich, to nie jest taka prosta sprawa. Mówię to jako człowiek z pewnym długoletnim doświadczeniem, który często mówił i mówi do ludzi, którzy są do niego wrogo nastawieni. Wrogo nastawieni do słowa, które głoszę. Jeśli nie masz świadomości, że za tobą stoi Bóg, to nie bierz się za taką służbę. Nie próbuj takiej służby, ponieważ skończy się to dla ciebie tragicznie. Człowiek namaszczony do tej służby wie, że czyni wolę Bożą i nie szuka swojego, nigdy, ale szuka Bożej chwały. Dlatego apostoł napisał, masz słowo głosić, nie swoje mądrości. Masz słowo głosić, słowo Chrystusowe masz głosić, bezwzględnie masz je głosić. Pytanie, a dlaczego miał głosić do ludzi, którzy nie chcieli słuchać? Dlatego, że to był jedyny ratunek dla tych ludzi. Dlatego, że gdyby Tymoteusz machnął na nich ręką, powiedział, a idźcie sobie, gdzie chcecie, albo inaczej, a ja sobie pójdę, gdzie chcę i pójdą za mną ci, którzy chcą słuchać, to tamci ludzie są straceni. My nie wiemy dzisiaj, ilu tych ludzi zostało uratowanych dlatego, tylko dlatego, że Tymoteusz powrócił do służby i zgodnie z zaleceniem Pawła głosił im prawdziwe Chrystusowe słowo. Musisz mieć świadomość, przyjacielu, że ten fragment Bożego Słowa mówi też o pewnej bolesnej prawdzie, która jest otwartą tajemnicą, ale tylko dla tych, którzy są sługami Boga. Czasami spotykasz ludzi, którzy siedzą przed tobą i masz świadomość, że gdyby mogli, to by cię zabili. Ale nie mogą tego zrobić, ponieważ stoi za tobą Boży autorytet i oni o tym wiedzą. Czy myślisz, że łatwo jest taką służbę wykonywać? Pamiętam wiele lat temu, kiedy przez tydzień głosiłem w pewnym miejscu, codziennie zauważyłem, że pewna kobieta patrzy na mnie takim wzrokiem, który mogłem opisać tylko w jeden sposób. Diabelskie oczy. Pod koniec tego tygodnia podeszła do mnie. Wcześniej poprosiła o modlitwę i stwierdziła, że się nawróciła. I powiedziała mi, słuchaj, ja od tygodnia o niczym innym nie marzyłam, jak tylko o tym, żeby cię zabić. Później okazało się, że była to kobieta, która zajmowała się wcześniej okultyzmem, szeroko pojętym okultyzmem. Ale to są szczegóły nieistotne. Na pewno w takim mieście jak Efes Tymoteusz musiał się zmierzyć z takimi ludźmi. I w pierwszym momencie przegrał tę walkę. Ale Bóg nie rezygnuje z tych, których namaścił i tych, których chce używać. Ci ludzie, jeśli tylko pozostają wierni Bogu, zawsze będą zwycięzcami.
zawsze będą zwycięzcami. Jeśli jesteś powołany do służby, a boisz się ludzi, to albo nie jesteś powołany do służby, albo słuchasz nie tego Pana. Bo ten, który sieje strach, to nie jest Bóg, to jest diabeł. Nie bój się i stań mocno na fundamencie Słowa Bożego i głoś Słowo Chrystusowe. Dlaczego? Dlaczego w ogóle taki problem? Dlatego, że jak mówi apostoł Paweł, przyjdzie taki czas, że ludzie nie ścierpią zdrowej nauki, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho zechce. Możemy się różnić w rozumieniu tego, co jest tą zdrową nauką. Różni oczywiście w szczegółach, żeby było jasne. Możemy się też różnić w szczegółach co do tego, czym jest ta nauka, która łechce ucho ludzi. I tutaj pewnie różnice będą, dlatego że w różnym miejscu różne rzeczy łechcą ludzkie uszy. Przyjdzie czas, kiedy ludzie nie będą gotowi słuchać słowa Chrystusowego. Wcale nie chodzi jedynie o czasy tak zwane ostateczne, bo to jest uproszczenie. Tak, wtedy też przyjdą takie czasy. Też ludzie nie będą chcieli słuchać Słowa Bożego, ale dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj właśnie ludzie niewierzący chcą częściej słuchać Słowa Bożego niż ludzie wierzący. I tu mamy pewien problem. Bo oto wielu ludzi wierzących nie chce dzisiaj słuchać Słowa Bożego. Kiedy mówię wierzących, mówię po prostu o ludziach, którzy są członkami różnych społeczności. Dlaczego nie są gotowi? Dlaczego nie chcą? Dlatego, że żyją byle jak z Bogiem i chcą jedynie, żeby kazania służyły takiej terapii psychologicznej, żeby oni się lepiej poczuli, żeby tak sympatycznie było, żeby tak cieplutko było. Słowo Boże jest trudne. Słowo Boże czasami porusza tematy, które no, niestety bolą. Czy musimy o tym mówić? Znam kościoły, które zabroniły, podkreślam, nauczania o grzechu. Bo się ludzie źle czują potem. Bo ludzie później mają stres. A niektórzy odchodzą z takiego zboru, gdzie ciągle mi mówią o jakimś grzechu. A ja tak się chcę dobrze poczuć. Tak miło i sympatycznie, taką atmosferkę trzeba zrobić na spotkaniu domowym, na nabożeństwie środowym, niedzielnym, czwartkowym, sobotnim, kto tam, jaki dzień robi te nabożeństwa. Jeżeli będziesz się czymś takim karmił, takim byle czym, to się zatrujesz i staniesz się niezdolny do słuchania Słowa Bożego. Ale chętnie nadstawisz ucho na baśnie, na bajki, na bzdury, na ludzkie wymysły. A podskoczmy sobie teraz, bracia, a zakręćmy się wokół siebie, siostry, a zakrzyknijmy amen, a zaklaskajmy teraz. A może tak sobie teraz westchniemy wszyscy do Boga, a wskocz Ojcu na ręce. No do licha, jak mam skoczyć swojemu wspaniałemu niebieskiemu Ojcu na ręce. Ludzie, opamiętajcie się. Opamiętajcie się. To są te baśnie, to są te bajki, to są te bzdury i ta lista oczywiście jest bardzo długa i szkoda czasu, żeby wymieniać i wymieniać i wymieniać. Ci ludzie po prostu nie chcą prawdy. A skoro nie chcą prawdy, to chcą kłamstwa. Kto jest ojcem kłamstwa? Diabeł. A więc to od niego się nauczyli żyć w kłamstwie. Ale Paweł mówi do Tymoteusza, ty bądź czujny we wszystkim. Masz cierpieć.
masz wykonywać pracę ewangelisty, masz rzetelnie pełnić służbę swoją. Paweł mówi, no to może obniżmy trochę poprzeczkę. To łagodniej mówmy do tych ludzi. To może nie poruszajmy pewnych tematów. Nie, Paweł mówi odwrotnie. Pełnij rzetelnie służbę swoją. Jeśli chcesz pełnić rzetelnie służbę ewangelisty, to musisz głosić Słowo Chrystusowe i żadne inne. Żadne inne. Ale Paweł też mówi, masz być czujny. Masz uważać, po pierwsze, żeby samemu nie dać się zwieść i oszukać, a po drugie, żeby nie dać się zwieść i oszukać i nie sprzedawać ludziom byle jakiej nauki. Masz cierpieć, mówi Paweł. Tak, głoszenie Słowa Bożego oznacza w wielu przypadkach cierpienie. Tak, to prawda. Masz cierpieć. Dla Chrystusa masz cierpieć. Paweł powiada, niedługo będę złożony w ofierze, a czas rozstania mojego z życiem nadszedł. U kresu swoich dni, u kresu swojego życia, Paweł powiada, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem i wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Moi drodzy przyjaciele, jak skończycie swoje życie? A wy, którzy jesteście w służbie, jak macie zamiar je zakończyć? Jakże wielu ludzi, wierzących ludzi w służbie, osiąga tak zwany wiek emerytalny, macha na wszystko ręką, a niech się inni męczą. Czy o takich mówi Biblia, że są bohaterami wiary? Nie. Paweł do końca swoich dni troszczy się o Kościół, dba o Kościół, szuka tego, co dla Kościoła najlepsze. Przygotowuje ludzi do służby, wspiera tych, którzy mają problemy w tej służbie. To jest prawdziwy mąż Boży. Dzisiaj potrzebujemy takich ludzi, bo inaczej oddamy Kościół. No właśnie komu? Takim ofermom duchowym, które lubią się pośmiać, pobawić, pożartować, powygłupiać, pośpiewać. Nie, nie tędy droga. Nie zgódźcie się na to, bo poginiecie ludzie. Bóg, jak mówi na końcu apostoł Paweł, jest sędzią sprawiedliwym. Nikt nie umknie Jego sprawiedliwości. Amen.